Jarek Adamski, Silesia 24. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem Szymon Hołownia. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymon Hołownia, szef partii Polska 2050, Szymona Hołowni. No nie do końca. Bo już chyba można tak powiedzieć, czy jeszcze nie? Nie, przewodniczącym Stowarzyszenia Polska 2050 jestem, natomiast co będzie z partią, to zobaczymy. W tej chwili zgłosiliśmy do Sądu Okręgowego, który partie polityczne w Polsce rejestruje, Sądu Okręgowego w Warszawie, w taki roboczy skład zarządu, w którym szefem partii jest Michał Kobosko, z zastępcami Hanna Gil-Piątek i Jacek Kozłowski. Natomiast to jest, Michał organizuje ten projekt, on nim jakby ustawia go, zarządza nim, to jest bardzo poważna sprawa od strony organizacyjnej. Natomiast jak partia się zarejestruje, nie wiem, czy to będzie za pół roku, czy za rok, w jakim tempie to pójdzie, no to wtedy będzie czas na to, żeby członkowie tej partii wybrali ostatecznie przewodniczącego. No chyba na wiosnę, bo zapowiada pan wybory na wiosnę. Ja chciałbym, żeby wybory były na wiosnę, bo uważam, że to jest postulat, który no też trzeba powiedzieć wprost, jasno łączy wszystkich tych protestujących, którzy teraz wychodzą na ulicę, czy też czują niesmak w domach, no bo przecież nie wszyscy na ulicę wychodzą. Natomiast no tam poglądy dotyczące, nie wiem, prawa aborcyjnego, różnych innych postulatów, przypuszczam, że są bardzo zróżnicowane, ale jedno łączy tych ludzi w całości, to jest to jedno hasło, nowe wybory, bo jeżeli mówimy, rząd ma odejść, w ten czy inny sposób to wyrażając, no to w demokracji to oznacza nowe wybory, a więc my mówimy, powinny być w Polsce nowe wybory. Nie teraz oczywiście, kiedy jesteśmy w środku pandemii, ale już teraz to zobowiązanie powinno zostać podjęte, a więc Sejm powinien, znaczy rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej, który trwa minimum 30 dni, po nim jest 90 dni karencji, w których nie można robić żadnych dużych ruchów politycznych. Sejm później podejmuje decyzję o samorozwiązaniu, a to oznacza wybory w kwietniu. Jeżeli przyjęlibyśmy te sekwencję, którą daje nam ustrój, oparli się wreszcie, nie jakieś widzimisię Morawieckiego, miotanie się od ściany do ściany poszczególnych ministrów, o przeczekiwanie. Ale to jest sekwencja, którą zakłada opozycja, ale to na pewno nie jest sekwencja Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście, że nie, dlatego my mówimy, że możemy oczywiście zgłaszać taki postulat i domagać się tego, żeby nasz głos został uwzględniony, dlatego że władza popełnia dokładnie ten sam błąd, co wiele innych władz, tylko oni robią to w sposób jeszcze bardziej brutalny, uważa, że jeżeli uzyskała mandat do rządzenia, jeżeli jest władzą, to może mieć kompletnie w nosie, żeby nie powiedzieć mocniej, wszystkich tych, którzy na nią nie głosowali. Jak się idzie do władzy, no to musi się mieć świadomość w demokracji, że rządzi się i tymi, którzy wygrali głosowanie, i tymi, którzy przegrali głosowanie. I że podobno się konsultuje i rozmawia z wyborcami. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej aborcji. Andrzej Duda, jego projekt w Sejmie, to w ogóle ma sens? Rację bytu? Po pierwsze, jak widzimy, od wczoraj Sejm został przełożony o 2 tygodnie, między innymi właśnie dlatego, oczywiście mówię, że to z przyczyn epidemicznych, ale to bzdura jest kompletna. To tak marszałek Terlecki mówił wczoraj. No zostały przełożone te obrady Sejmu z tego powodu, że policzyli się i okazało się, że nie mają większości do przegłosowania tego projektu prezydenta, dlatego że Kaczyński pootwierał za dużo frontów naraz, ma pozawieszanych posłów jeszcze po piątce dla zwierząt, którzy wcale nie muszą głosować teraz tak, jak on chce. Nie mają po prostu większości do głosowań, więc co będzie za 2 tygodnie, zobaczymy. No i chyba sam Jarosław Kaczyński nie chce głosować za projektem prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wiem, co on chce, bo straciłem już i chyba jak większość z nas przekonanie, że ten człowiek, ten polityk kieruje się w ogóle jakimikolwiek racjonalnymi przesłankami w swojej działalności, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne, dlatego że mówimy tutaj o kimś, kto ma kompetencje takie jak lekarz, czy ktoś, od kogo zależy nasze życie. Jeżeli taki człowiek nie kieruje się procedurami, jeżeli taki człowiek jest nieprzewidywalny, no to należy uciekać. Natomiast sam projekt wymaga, jeżeli miałby być rzeczywiście poważnie brany pod uwagę, bardzo głębokiego dopracowania. To znaczy? To są bardzo niejasne stwierdzenia, które w nim padają, dotyczące na przykład wysokiego ryzyka. Co to znaczy wysokie ryzyko? To znaczy 62% to jest wystarczająco wysokie ryzyko, a 65%, a 67%. To wszystko ten projekt ustawy prezydenckiej przerzuca na lekarzy, bo to ich się sąd będzie czepiał, mówiąc, że 62% to jednak było niewysokie prawdopodobieństwo i nie wiem, na co się jeszcze powołując. Po drugie, stwierdzenia typu, że tak jak tam w tym projekcie prezydenckim to jest, że musi prowadzić do niechybnej i bezpośredniej śmierci. Jak to wytłumaczyć, jak to sprecyzować? To znowu wszystko będzie na sumieniu lekarza. W tej chwili jedynym rozwiązaniem, no i też proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, w tej paranoi, którą oni stworzyli, kiedy nie jest opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, choć powinien być opublikowany, jeżeli jest wyrokiem, to projekt prezydencki jest tak naprawdę zaostrzeniem prawa aborcyjnego.
Jeżeli wyrok, a to się może stać w każdej chwili, zostanie opublikowany, to ten wyrok będzie liberalizacją. Arcybiskup Gądecki mówi to, by nowa forma eutanazji, o projekcie by Andrzeja Dudy i o zapisach w tym projekcie. Głęboko się nie zgodzę z tym twierdzeniem arcybiskupa Gądeckiego i też nie wiem już jeszcze, jakich słów miałbym szukać, żeby przekonać biskupów, w tym biskupa Gądeckiego, żeby przestali komentować legislację, a zajęli się własną skutecznością w zakresie takiego formowania ludzkich sumień, żeby to Polacy zechcieli zdecydować, że wybierają taki model, za którym opowiada się arcybiskup Gądecki. To nieustanny przymus komentowania, wspierania władzy, krytykowania rozwiązań legislacyjnych jest po prostu piramidalnym brakiem mądrości i roztropności. No ale wynika z tego zespolenia, by pan przecież to doskonale widzi, z tego zespolenia polityki z Kościołem, który widzimy. No, ono się musi jak najszybciej skończyć dla dobra polityki, dla dobra Kościoła, bo arcybiskup Gądecki nie jest niemądrym przecież człowiekiem, natomiast u nich to już chyba przybiera formę jakiegoś nałogu. To, że oni muszą na bieżąco komentować to jako trzecia izba parlamentu, albo nie wiem kto jeszcze w całym tym procesie legislacyjnym. A więc ten projekt Andrzeja Dudy, za który on oczywiście teraz zbiera baty od tych środowisk mocno na prawo, moim zdaniem nie rozwiązuje tego problemu. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być albo referendum, tylko z dobrze przygotowanymi pytaniami, bo ludzie powiedzieli, że chcą się wypowiedzieć w tej sprawie, a nie chcą tego zostawiać politykom, albo to, co proponuje choćby profesor Garlicki, czyli bardzo poważne uszczegółowienie tej ustawy, to znaczy wyliczenie tam enumeratywnie jednostek chorobowych, które mogą stanowić przesłankę do usunięcia ciąży i takich, które nie mogą jej stanowić. I to inaczej się tego nie da obejść. Oni zburzyli coś, co od 27 lat nikogo nie zadowalało, ale powstrzymywało nas przed wojną, której teraz doświadczamy. Pan, jak rozumiem, był za tym kompromisem dotyczącym aborcji. Ale on też nie jest w 100% zgodny z moimi poglądami, natomiast moje poglądy w tej sprawie są bardziej konserwatywne, natomiast uważałem, że nie należy go ruszać, nie należy i zapowiadać. No to skąd ten pomysł, żeby właśnie Trybunał Konstytucyjny właśnie w czasie pandemii zajął się tym tematem, skoro miał ten wniosek poselski od x miesięcy? No więc właśnie to też pytanie, które też podnosił były prezes Sądu Najwyższego Lech Garlicki, wielu innych komentatorów. Przecież ten stan prawny istniał w Polsce od 20 lat. Przepraszam, od 27 lat. Przecież ten wniosek posłów został złożony dawno temu. Skąd nagle taka potrzeba w takim trybie rozstrzygania tej sprawy? I odpowiedź jest jedna, polityczna. To się zaczęło na przełomie sierpnia i września, kiedy Ziobro pokazał Kaczyńskiemu, że wybija się na autonomię i zaczął go okrążać z prawej. I pokazując, że bez niego sobie nie poradzi w Kaczyński. Ale rozumiem, że Zbigniew Ziobro wtedy by pojechał do Torunia i uzyskał wsparcie. Po pierwsze, po drugie, może by coś zbudował z Konfederacją, ale najważniejsze jest to, że Kaczyński nie miałby większości w Sejmie, rząd musiałby upaść i prawdopodobnie czekałby nas wtedy nowe wybory, a więc Kaczyński musiał pokazać, że jest królem podwórka, że niepodzielnie rządzi po tej stronie. Tak naprawdę spacyfikował kompletnie narrację i Zbigniewa Ziobro, którego teraz nie słychać, i Konfederacji, bo to teraz Kaczyński jest największym radykałem. Zbigniew Ziobro chyba się nawet nie odzywa, to nawet nie jest kwestia tego, czy by go słychać, czy nie. No więc wziął nas wszystkich, Polaków, Polki, na zakładników swojej małej politycznej wojenki, w której celem jest utrzymanie się przy korycie, przy władzy i to właśnie tego jesteśmy dzisiaj ofiarami. To dlatego to właśnie teraz zostało rozstrzygnięte, dlatego właśnie Julia Przyłębska właśnie teraz dostała zielone światło, żeby tę sprawę rozpatrzyć. Przecież oni w tym samym tygodniu mieli dwie inne sprawy, między innymi o Rzeczniku Praw Obywatelskich, które zostały odroczone. Co by się stało, gdyby Trybunał odroczył teraz to posiedzenie, albo na przykład nawet jeżeli by wydał swój wyrok, odroczył wprowadzenie go i dał czas ustawodawcy na doprecyzowanie przepisów, co może zrobić do 18 miesięcy i ta sytuacja nie byłaby tak zaogniona, jak jest teraz. Pan będzie wspierać strajki kobiet? Oczywiście tak jak to robiłem i tak jak to nadal będę robił, mówiąc, gadając, chodząc na te protesty. Tak jak mówię, ja nie podpisuję się pod wszystkimi transparentami, które tam są. Ja nie jestem za aborcją na żądanie, ja nie podpisałbym się pod wszystkimi dość, powiedziałbym, no, specyficznie, emocjonalnie wyrażonymi hasłami, które się na tych transparentach znajdują, ale to nie zmienia faktu, że tam jest mnóstwo ludzi, którzy są bardzo różni. To nie jest strajk kobiet, jak słusznie zauważyły również jego organizatorki, zmieniając hashtag ze strajku kobiet na strajk wszystkich. Jest bardzo wielu ludzi w Polsce, którzy przejrzeli na oczy przy okazji tej całej sytuacji
Ja nie sądzę, żeby to się skończyło przesileniem w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pytanie, jak długo uda nam się utrzymać te decyzje, które teraz podjęliśmy, polityczne decyzje, jak długo uda nam się podtrzymać w sobie ten ogień, tak żeby kiedy już wybory wreszcie będą, wreszcie dokonać w Polsce zmiany. Panie Szymonie, proszę mi powiedzieć, Kaczyński musi odejść. Takie słowa wczoraj usłyszeliśmy. Dlaczego? I skąd ma odejść? Dlatego, że pokazał, że nie potrafi rządzić Polską. To tak naprawdę on dzisiaj przecież rządzi Polską i nikt nie ma wątpliwości, że prezydent, premier, służby i media to są wszystko podwykonawcy woli jednego człowieka, który poza konstytucją, poza jakąkolwiek możliwością rozliczenia i weryfikowania, tak naprawdę zarządza Polską jak swoim prywatnym projektem i pcha go w swoją obsesję światopoglądową, a dla nas nie ma stamtąd ucieczki. I dlatego Kaczyński jak najszybciej powinien odejść. I jak najszybciej i jak najczęściej powinniśmy mu teraz, bo to jest teraz nasze narzędzie, pokazywać w sondażach wyniki z dwójką z przodu. Proszę pamiętać, że mówimy o partii, mówimy o organizacji, która jeszcze jakiś czas temu, 4 miesiące temu mówiła o tym, że będzie może miała większość konstytucyjną. Dzisiaj ma 20 kilka% i ma to mieć, albo nawet jeszcze mniej. Nie tylko ze względu na kwestie aborcyjne, przede wszystkim ze względu na to, jakimi kłamcami okazali się w sprawie epidemii, jak nieudolnie zarządzają państwem w sytuacji najgłębszego kryzysu od dziesiątek lat, jak cały ten mit Midasów, którzy zamieniają wszystko w złoto i zapewniają ludziom bezpieczeństwo, pryska każdego dnia, kiedy widać, jak próbują na ślinę i sznurek to wszystko łaptać, idą 2 tygodnie za wirusem, nie mając żadnej strategii, tylko jakieś doraźne mikrotaktyki. Nie, no właściwie mamy strategię taką trochę rodem ze Szwecji w tej chwili, tylko nie nazwaną po imieniu. No nie, ale wie pan, to już nie jest rodem ze Szwecji, bo oni mówią, że teraz będą się starali zrobić to, tamto, no ale teraz wymyślili pulsoksymetry, którym ludzie będą pocztą polską wysyłać do domów. A wiadomo, kto będzie pakował te pulsoksymetry, a kto je będzie dostarczał, a kto nauczy seniorów tego, co ten pulsoksymetr ma, bo on ma pokazać pewien wynik, który później pacjent ma wpisać sobie do telefonu komórkowego, do aplikacji. Kto nauczy seniorów, którzy nie ogarniają aplikacji telefonicznych, żeby to zrobić? Ma to wszystko monitorować centrum alarmowe, do którego te dane mają spływać. Przecież ono jeszcze nie powstało. Kto ma w nim pracować? W jakim trybie? Widzimy, co się dzieje z zabieraniem kolejnych łóżek w szpitalach dla chorych na inne choroby, na łóżka covidowe, bo rząd nie jest w stanie dostarczyć takiej liczby respiratorów. No, przede wszystkim to zabiera personel, bo tak naprawdę to by nie jest kwestia wyłącznie łóżek, ale tego, kto te łóżka i tych chorych obsłuży. Bezwzględnie, ale mamy już sytuację w Warszawie, we Wrocławiu, w innych miastach, gdzie lekarze mówią wprost, dokonujemy selekcji przed połączeniem do respiratorów. Wybieramy tych, którzy mają większe szanse na przeżycie. To jest medycyna ratunkowa w najtrudniejszym wydaniu, bo to jest wtedy nie ratowanie wszystkich i dawanie wszystkim szans, tylko ocenianie, kto tych szans ma więcej, a kto będzie miał dzięki temu, że nie podejmiemy takiej decyzji terapeutycznej mniej. Do tego doprowadziły rządy tych złotoustych opowiadaczy o tym, że wszyscy nam zazdroszczą. Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone mogą się od nas uczyć, jak postępować z epidemią. Okazuje się, że nie. I po takim teście, po takim sprawdzianie trzeba tej władzy, nie wiem, co jeszcze musiałoby się wydarzyć, jak nie zobaczenie władzy, która nie potrafi utrzymać przy życiu swoich obywateli, żebyśmy nie powiedzieli nie. To jeszcze jedna kwestia. Pan się nie boi, że w nazwie partii znalazło się nazwisko Szymon Hołownia? Nie, ja dlatego, sobie że... przypominam tych panów Petru, Kukiz, Palikot. My nie wierzymy we wróżby, omeny i różne takie automatyzmy. U nas to wygląda zupełnie inaczej. Musieliśmy to zrobić. Ja też nie robiłem tego z jakąś wielką ekscytacją albo po to, żeby się teraz nacierać statutem, w którym jest moje nazwisko. Tylko z prostej technicznej przyczyny. Zrobiliśmy badania, z których wynika, że to jest potrzebne. Mnie kojarzy mniej więcej prawie 98% powiedzmy Polaków, natomiast Ruch Polska 2050 kojarzy 50% Polaków. I teraz musimy wytłumaczyć, pokazać jak największej liczbie osób, że Hołownia 2020 to jest Polska 2050 czy kontynuacja tego projektu. I do tego to służy, ale przyjdzie taki moment i dlatego to nazwisko jest na końcu, że odłączymy Szymon Hołownia i zostanie Polska 2050. Na razie jest nam potrzebne z czysto technicznych pobudek. Rozumiem. Pięknie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Szymon Hołownia, Polska 2050. Szymona Hołowni był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Kłaniamy się Państwu. Dzięki, do widzenia. Do widzenia.